Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Wórca Gaj Dzikich Orków. No i słuchajcie, nastąpiła chwila historyczna. W tym momencie zielonoskórzy są tak obici, że proszą o konfederację. 2000 jeszcze mi chcą za to zapłacić. Nawet 3. I super. Księżyc coś ode mnie chce. Pakt o nieagresji. Nie, ja tu chcę wam wypowiedzieć wojnę, panowie. O. Tak. Co to za... Co to, aha. Co to jest, że jakiś krzywy księżyc ze mną tutaj? Zaraz to sprawdzimy. Wybrał cię nie bez Okej. powodu. Dzięki Zajmiliśmy, moim ograbiliśmy, radom przynajmniej twoja moc dostaliśmy kasy. rośnie. Super. Wkrótce dorównasz bogom. Kolejny cel kampanii. Bardzo dobrze. No i właśnie, cisną te krasnoludy. Zaraz tam popatrzymy, o co tam chodzi. Dobra, weźmy to. Następny cel rozdziału. 14. Ok, zobaczmy sobie, komu tu wojnę wypowiedzieć. Von Karlsteinom. Komu to jeszcze? Dobra, resztę mamy. Ci to nie wiem, gdzie są. Ci jeszcze żyją? Dobra. A ci, jeśli nie chcieli teraz konfederować? Kurde no. Będą mnie tam, wiecie, dziergać cały czas. Wieśniaki. Tu poszła ta jedna armia. Tu idzie wórca, gdzie się wycofują. Ja tu plądruję. Mam awansik. Dyscyplinę zwiększyć. Gdzie to było? O. To jest też dobre. Tak, ła. To jest fajne. Już, tym to było ciekawe włączenie. Ale... To mnie też interesuje. Tu potrzebuję tylko jeden. Tutaj też jeden tylko potrzebuję. No, słaby trochę jest. Siłę broni ma bardzo małą. No dobra, na wzarcie warto było mu zwiększyć. Dajmy tak. Bo jakoś z każdą tutaj żyje. No i dobra, zobaczmy, co my tu będziemy w stanie. Tych bym poszedł rozwalić, a to olałbym. Jakie my tu mamy armie? Drogie. Od razu likwidujemy to. Badziew. Co tu mamy? Goblicysty pająków. To akurat spoko. Tu mamy ła. Co tu są za armie? Gdzie ile tego te krasnoludy narąbały? Ale spoko. Spoko. Powinniśmy im dać radę. Wydaje mi się. Tu są te dały. Powinniśmy dać radę. To mnie niepokoi, że tu gdzieś po krzakach lata. Tych, żebym... Proszę, zaatakuj go. Bo on tak gania. To zrobimy. Przeszedł jeszcze przez rzekę. No w mordę jeża.
Czekajcie, bo ja tu muszę sobie rozbudować. Kasę. Tego na razie nie mogę. O Jezus Maria, dobra. Dobra, słuchajcie, ja tu sobie zrobię przemeblowanie, zobaczę co i jak i widzimy się za chwilę. Więc tak. W tej armii werbuję trochę tanich łuczników i trochę paszczaków. No i nie wiem, czy się uda tu obronić, więc w tym mieście niszczę to, co nie jest mi potrzebne. Aha, tylko to będzie mi potrzebne, bo tu łuczników werbuję, a to nie. Tak. To może w następnej turze zobaczymy, co te krasnoludy tu będą kombinować. No i chyba pójdziemy na to. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy tutaj. Ścigam tą armię. No i dobra. No i dobra. Ci śmiesznie tutaj są. Między błotem a kowalem teraz. Dobra. Dobra. Zobaczmy. Okej. No i podchodzą. Jedna, druga. Kurde. Sporo tego tam lezie. Towaru. No, no. Dobra, Stalia się wycofuje. A ci co? Kurde, no jeszcze mi to będą łazić. Krasnoludy plądrujcie, wieśniaki jedne. No i tu mamy evencik oczywiście z drugą falą chaosu i Archaonem. I to sobie olejemy. Nadciąga zagłada. Archaon, trzech wybraniec, pan końca świata, przybywa ponownie. Jak ktoś coś sobie przeczytać, to proszę bardzo. Niezliczona sfora chaosu. Przygotuj. Grimgor jest gotowy i zaraz go tu zamienimy. No, patrzcie, co tu stoi. I spadamy stąd Grimgorem. Dobra, dowerbowane oddziały. Tak bym chyba zrobił. Czy ty jesteś w stanie? Kurde, nie dojdziesz tu. A co jest tu? Weź podejdź tu. Nic. Ha, tu tutaj stada. Ty nie dojdziesz. Grimgorem bym uciekł tu. No i dobra. Super, że tu się takie armie pojawiły. No ale dobra, nic na to nie poradzę. Muszę tu wleć Azagiem. I liczyć na to, że oni mnie nie zaatakują. I teraz tu musimy zrobić ryszady. Tu jest armia, ale my idziemy to zdobyć. Proszę, karak 8 szczytów. Dziękuję bardzo. Łupienie i przejmowanie robimy. Dobra. Teraz tak. Tu lecimy. Pod Żalwalaj, ale my chyba dojdziemy. Tak, tu po prostu. Pyk. I pyk. Dobra. Tu byśmy coś pomordowali, ale zobaczmy, co jest tu. Dobra, nic tam nie ma. Coś mogę rozbudować? Nie. Dobra, nie mogę też za bardzo. Tutaj idą te armie i tu poniszczymy to. Bo tutaj oni mi przyjdą i kurde, szkoda gadać. Wszystko tu likwidujemy, niech oni sobie tutaj to przejmują. Dobra,
Tu mamy i tu zrobimy. A tu murów nie można to. Tylko to. Dobra, może być i to. To. A tutaj. Tutaj też coś zaraz plądrujemy, więc to też zlikwidujmy. Głupio, że ta osada jest tutaj. Dobra, i zobaczmy, co tu się wydarzy. O, ho, ho, ho. Super. O, proszę. Jeszcze zwierzę ludzie. A ci tak będą łazić w tej z powrotem. Dobra, tego się spodziewaliśmy. Zobaczcie, chamy nie przejmują tego. Uff, uff, uff. Uff. No to by było po kampanii, gdyby oni mi wjechali tu. Dobra. No i co wy tu chcecie, wieśniaki? Można by wam było tyłki obić. Można by było zrobić. Można było też na czarną grań pójść. Można by to było zrobić tak. Tylko save'nę. Nie wiem, czy on będzie go tu przez rzekę wspomagał. Może będzie. Zobaczmy, tak? Będzie. Ha, ciekawe. Okej. Okay. O, masz. A, bo to garnizon go wspiera. No, ale zobaczymy, jak oni się tu rozstawią, bo być może jedną armię szybko rozwalę z boku. Dobra. Gramy. No i niestety posiłki przychodzą z dobrej strony, więc kiepsko. No i dobra, najpierw muszę ja poczekać na posiłki swoje, a przynajmniej mam się za czym schować. Więc nie jest tak źle. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Zbieramy się, zbieramy. Tych tajnych łuczników dam tu na wzgórze. Tu już tu zaczną coś działać. Może skupią na sobie ostrzał artylerii. Dobra, dzikie orki już na miejscu. Spróbujmy tam może te ustrzelać, jakoś tam wziąć się za te działa. Tu rozciągnijmy tak się. Dobra, już się zaczął ostrzał, super. Te żyrokoptery, tak, to jest dobry pomysł. Wyjedźcie tam, nie zatrzymujcie się. To jak na flankę długobrodzi lecą. Dobra, niech lecą, okej. Włazimy na tą górę. I tu sobie zniszczymy już te katapulty.
Gdzieś tu jakiś lord do zabicia. Tu jest. Zabójcy, dobra. Teraz wam pokażę też tego kolosa Squiga. To jest fajne. Tu wygląda. Opancerzony. Tu wygląda, tak wygląda, kurde, tu wygląda. O Jezu. Tak. Dobra. Długo brodzi. Dajmy go tu. Wydwaj tu w środek też. Dobra. Niech ci się powyrzucają z tych ładunków. Zwalcie tu. Dobra, atakujemy, atakujemy. No, ciekawe, co z tego będzie. O, tu ładnie poszło na tej flance atak. Dobra, tutaj te działa, zniszczymy. Mamy jeszcze rydwany. Przejedźmy się rydwanami tutaj. To troszkę przestawmy. To się jeszcze może wróci. Co ty masz? To. A ty to. No dobrze, dobrze idzie na razie. No tak, to zabójcy. Dobra, jeszcze mam tu jazdę. Dajmy ich na tą flankę. Dobrze. Wejdźcie to. Ten, no dobra, ten jest w szale, to już nic na to nie poradzę. Tych od tyłu. Wy tu. Dobra. To rozwalimy. Ten jak się zapędził. Nie patrzę trochę tam. Dobra, weźmy sobie tu, popatrzmy, co tu się dzieje. No, może w zwolnionym zębie jednak. Leją tutaj pięknie. Łoch, no. No, zabili Colossal Squiga. Niestety mi. Dobra, ten atakuje. Dobrze, tu się załamali, super. Tylko żebym ciebie nie stracił. Więc ty się cofnij troszkę tutaj. To rozwalmy. Okej. Tutaj szarże poproszę. A gdzie jest ten oddział? Tutaj. Tak, teraz musisz się wycofać. To rozwalcie.
No, ciekawe jakie będą straty. Dobra, myślę, że wy możecie już spokojnie się przestawić na ostrzeliwanie tu. Ten oddział wycofamy. A tu kośmy wszystko. Dobra, to trzeba tu przyłapać. Dobra. Panie Warbossie, chodź no tu. A Grimgor, weź ty tutaj rozwal to towarzystwo. No i dobra. Niezła bitwa. Niezła bitwa. Niezły hardcore. Tu co? Aha, dobra. Wy ścigacie tu, to ścigajcie. Te rydwany niech tutaj sobie się wycofają. Żeby mi nie zabili tego, kurde. Dobra, to już ucieka. Towarzystwo. Tu leci. Łożesz mordę. Ale mnie tu popalił. Te rydwany się wycofać, mówię. Grimgor. Lejesz tego? Le... Aha, z tymi się lejesz. Dobra, lej się z nimi. Wycofajmy, bo kurde, jeszcze będę miał takie straty, że a tu łucznikami ich wytłukę. Spokojnie. Dobra. Tu mogę przeszarżować na to. Zobaczmy sobie tą szarżę. Yeah. Grimgor, pięknie. Lej gościa. Aż ze screenshotem zrobię. Ten co nie reaguje? Dobra, pojedź tu. Dobra, dajmy tutaj te oddziały czarnych orków, żeby ich otoczyć. Dobra, te rydwany może to rozjadą. No i teraz szarża. Powinno tu załatwić towarzystwo. Dobra, Grimgor. Co ty tu robisz? Słabo lejesz ty. Bosy? Tu lecą bosy. To takie większe czarne orki. Tutaj to uciekało towarzystwo. Dobra, weźcie tego teraz lejcie. Jada. Dobra, te dwany już to rozjechały. Strzelajcie to, co tu idzie. Dobra. I tu się udało też to rozwalić. Co to są? Żelazni rębacze, okej. Okay. Wystrzelamy ich. Kurde bele. Grimgor, lej gościa. Jest. No dobra. Jeszcze to sobie pomorduję i widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Spore straty. Zobaczymy, ile straciliśmy jednostek. To jest najważniejsze, pewno to.
Ale to przelejemy, zawsze mogę tego Arachnoroka zwerbować zamiast tego. Dużo tu nie narąbał, ale to byli ci żelazni rębacze, czyli 223, kurde. No, niezła piechota. 1700. Zrobimy to. I uciekł dziad. Są zjadowcy. Zabiliśmy dwóch, dobra. To nie jest ta armia. To też nie jest ta armia. Kurde, nie widzę jej. 17 jednostek. No dobrze. Wygląda na to, że jest Squiggas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Straciłem, nie jest źle. Teraz sobie pójdziemy albo na czarną grań bym poszedł, albo na to. Tu się jednostki nie uzupełniają. Żeby cię teraz tu nie dopadnie. Tak. Save'nę sobie. Nie będę tego wspierał na pewno. Czy tu, czy tu? Jak ta armia się wróci, to będzie kłopot. Lepiej to. Tak. No, sporo kasy, okej. Super. I awansik. Aha, bo ja tu robię raz to, raz to. Dobra, fuck it, to robimy. Okej. Okay. No właśnie, mogę królową Ragnaroków tu zwerbować. Czy ty się nie możesz ruszyć? Aha, ale wy w ogóle musicie się przesunąć tutaj. Dobra, tu się ustawimy i poczekamy. Wy tu chyba nikt go nie dogoni. Spoko. Spoko, spoko. Tu mnie to niepokoi. I to dziadostwo cholerne. Ale bardziej mnie to niepokoi, kurde. Gdzie to polezie? Lecę tam na północ. Olewam tę armię, najwyżej tu zrobię jakąś armię na szybko i to jak oni będą werbować jednostki, bo im to chyba ze 3 tury zajmuje. Zobaczymy, co tu się wydarzy. 63 tysiące. No kasę mam, nie? Grunt. Nie, na razie tego nie buduję. Dobra. Uciekaj, Grimgor! Uff, już myślałem, że idzie. Ale teraz jest szansa, żeby im tu dowalić. To jest też dobry pomysł. Poszli na motorkę. No i weźcie to, zajmijcie. Już mnie wkurzacie. Sileją tu, kurde, wszystko.
Dobra. Łami się odpaliło. No to to jest dobrze. To jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, słuchajcie. Tu sobie zakończymy odcinek. Jest gorąco. Martwię się o to. No ale spoko. Zielonoskórzy się tutaj skonfederowali. Straciliśmy co prawda prowincję, ale za to będziemy mieli dostęp do Azaga i Grimgora. Także dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.